Dzień dobry wszystkim. We start another day the training camp. Follow us. Bye bye. Dzień rozpoczęliśmy tradycyjnie od treningu. Naszym bohaterem dnia jest Christian Pasquato. Sprawdźcie zatem włoską wersję kwestionariusza. Pizza or spaghetti? Spaghetti. Carbonara or bolognese? Carbonara. Del Piero or Buffon? Not easy. Del Piero. Ferrari or Lamborghini? Ferrari. Italiana. Rome or Milan? Roma. Sardinia or Sicilia? Sardegna. Italian coffee? Or Italian ice creams? Italian coffee. O sole mio or lasciatemi cantare? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Monica Bellucci or Carla Bruni? Monica Bellucci. Podczas drugiego treningu na kilka naszych pytań odpowiedzieli prezes Dariusz Mioduski oraz Iñaki Astiz. Panie prezesie, przez ostatnie dni przyglądał się pan zgrupowaniu naszej drużyny. Jest pan zadowolony z efektów dotychczasowej pracy? Trudno mi ocenić, bo czy jestem zadowolony, zobaczymy co wyjdzie nie po tym zgrupowaniu, tylko jeszcze po następnym, jak będziemy grali, ale widzę, że bardzo ciężko pracują. Oczywiście mamy trochę czasu na inne rzeczy i przyjemności również, ale intensywne treningi. I widzę, że tak, mi się wydaje, że będzie dobrze. Drużyna przed sezonem ciężko pracuje na boisku, a jaka praca została jeszcze do wykonania przed rozpoczęciem rundy w gabinetach? No, bardzo intensywnie pracujemy, no bo jest... cały czas patrzymy na to, co jeszcze, jak możemy jeszcze wzmocnić drużynę. Patrzymy też na sytuację zawodników, którzy raczej nie będą z nami grali w tym, w tej rundzie, także... No tutaj non stop, powiedziałbym, za wyjątkiem 6-7 godzin snu, to te rozmowy się toczą i na telefonach, i na spotkaniach cały czas, także sporo roboty jeszcze. Czyli jest słynna grupa na WhatsAppie Legia Transfers, wciąż aktywna? No teraz większość z nas jest tutaj, także nie musimy aż tak bardzo korzystać z grupy WhatsAppowej, ale tak, jeszcze cały czas to funkcjonuje, bo jak gdzieś tam nawet jesteśmy poza, no to rzeczywiście używamy tego narzędzia. Teraz opuszcza pan Orlando. Czego oprócz szczęśliwej podróży życzyć panu na te najbliższe tygodnie? Główna rzecz to jest brak kontuzji. Gramy jeszcze jeden mecz z przeciwnikiem, który jest silniejszy niż z tym, którym graliśmy ostatnio. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak brutalnej tej gry i mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi, bo to nawet nie będzie chodziło o wynik, a bardziej o to, żeby rzeczywiście przećwiczyć pewne taktyczne założenia i ustawienia i tak dalej. Wiem, że to jest to, na czym trener będzie się koncentrował. Także kluczem jest, żeby wszyscy wrócili po tym meczu zdrowi, żeby byli gotowi na następne zgrupowanie. Przyzwyczailiście się już troszeczkę do dobrego, ale pogoda dzisiaj ani taka jak na Florydzie być powinna, ani raczej też taka mało hiszpańska. A to jest, wiadomo, że czasami jest lepsza, gorsza pogoda, ale ogólnie jest dobra, także nie możemy narzekać. Dzisiaj trochę wiało, ale to nie znaczy, że nie możemy robić to co mieli trenerze zaplanowane, także robimy swoje i tyle. Rado na początku mówił, że nie czuje piłki przy nodze. Wy tak naprawdę zaczęliście to zgrupowanie od razu po powrocie z urlopów. Już po tych kilku dniach treningów czujecie tę piłkę zdecydowanie lepiej? No wiadomo, że też na wakacje mieliśmy swoje plany indywidualne, także też musieliśmy biegać i takie fajne treningi przygotowali do nas. Wiadomo, że po te długi lot tutaj do Florydzie, no to
No to widzimy się z trenerze, też chcieli iść na odpowiednie poziomy powoli, żeby ta różnica i ta podróż nie był bardzo ciężka dla nas. Także już powoli te intensywności idzie do góry i już zaczynamy trochę czuć się nogi. Wielkimi krokami zbliża się już drugi mecz turnieju. Analizujecie rywala na tym etapie już? Jeszcze drużyna nie, ale na pewno za parę dni będziemy to robić. Na razie skoncentrujemy się trochę na różne warianty taktyczne, że możemy grać, także na razie na tym się skupiam. Dzisiaj było pysznie, bardzo udany dzień. Mam nadzieję, że to będzie sama, że dla nas niepojęte. Aligatory przy boisku wygadnie. A oni sobie tutaj w golfa pykają, nie? Pomiędzy aligatorem. Ale jakby nie patrzeć, pogoda nam się popsuła. Trochę urywa głowę, nie? No i jutro będzie 10. No właśnie, Radek, to może ty, Radek Sierżniak, może ty opowiesz kulisy gongów. Bo przecież Radek przyznał, że dostał parę reprymów od starszych kolegów. Nie, no jakieś pomówienia. Skąd takie rzeczy się tu... Tak, bardziej uważam, że lepiej sami podpowiedzieć, pomóc, niż wyzwać, bo chyba szybciej trafię to szczególnie do młodego zawodnika, jak mu wytłumaczysz i powiesz dobrym słowem, bo każdy ma prawo popełnić błąd. Jeżeli ty będziesz agresywny i to on się zepnie i za chwilę drugą piłkę też ci popsuje, tak? Zrozumie i będziesz przynajmniej starał zagrać dobrze. Ja mam taką filozofię, może ona jest zła według innych, według mnie jest dobra i skuteczna. Co ty na ten temat powiesz? No, oczywiście, no, piękne słowa. Dobrze się czujesz? Tak, jest lepiej. Będziesz żył? Tak, jutro już będzie coraz lepiej. No to elegancko. Tak, to trzymam właśnie za słowo i życzę powodzenia. Dzięki, dziękuję. Radek Majecki wybrał najlepszego mema na swój temat. O, Marcin K. Wybrałem twojego mema, bo jest najlepszy. Pozdrawiam, Radek Majecki. Sprawdźcie rozmowę naszej pani Izy Kruk z Christianem Pasquato. Allora conosci già il polacco? Ma qualche parola. Quale? Siema, cześć, panowie. Dzień dobry, dziękuję, bardzo dobre, prawa, lewa. Tak, quello che mi serve in campo. Mm-hmm. Ma sei qui senza la sua famiglia, ma ho visto che parli tante volte con il suo cellulare. Sì. Puoi dire qualcosa di... Già l'anno scorso sono stato in Russia da solo, è stata... calcisticamente parlando una bellissima esperienza, però è 10 anni che io sto con mia moglie ed è stato difficile partire da solo. Cały wywiad znajdziecie już na naszym kanale. Sono un italiano vero. Dobranoc, bye bye, thank you, ciao Italia. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki programu Legia na Florydzie. Weź spokojnie, po siebie wrócisz, kurde.